Wojtek postanowił jeszcze raz porozmawiać z Natalią i powiedzieć jej, że bardzo mu się podoba. Szuka dziewczyny na sali gimnastycznej, bo wie, że powinna mieć teraz SKS. Cześć Wojtek, co tam? Natalki jeszcze nie ma? No właśnie Natalia zrezygnowała z treningu. Ale jak to? No przyszła do mnie, powiedziała, że koszykówka jej się już znudziła. Kurde, no nie. Wiesz coś o tym? No nie, ale spróbuję z nią porozmawiać. Mogę pogadać z nią, bo straciłem naprawdę dobrą zawodniczkę. Dobra, może jeszcze uda mi się ją złapać. Dzięki, będę wdzięczny. Dobrze, drogie panie, wystarczy rozciągania, stajemy sobie na linii. Wojtek chce jeszcze dziś wyznać Natalii swoje uczucia. A gdzie jest Natalka? W szatni, bo zrezygnowała ze SKS-u. No właśnie, może ty mi powiesz, o co chodzi. No dobra, ale musisz być bardzo ostrożna, jak będziesz z nią rozmawiał. No, najostrożniejszy. Nie mogę patrzeć, jak ona jest smutna. To co, ona ci się podoba? Od dawna. No to musisz jej o tym powiedzieć. Co, a ja jej też? No tego nie wiem, bo ona ma pewien kompleks. Jaki kompleks? Powiem ci, ale jak wykorzystasz to przeciwko niej, albo będziesz się z niej śmiał, to normalnie cię zabije. No obiecuję ci, przecież ja ją, podoba mi się. No dobra, to chodzi o to, że ona uważa, że jest nieatrakcyjna i mało kobieca i w ogóle, że wygląda jak chłopak. Co? No, Szymon z Pauliną mi nagadali taki głupot i teraz się wypisała z drużyny. Przecież jest najpiękniejszą dziewczyną w tej szkole. No dlatego jej to powiedz, leć. Dobra, lecę, dzięki. Natalii jest przykro, że zrezygnowała z gry w drużynie, ale uważa, że przez uprawianie sportu ma coraz bardziej chłopięcą figurę. Tymczasem jej były chłopak ma wyrzuty sumienia, że zachował się wobec dziewczyny nie fair. Przepraszam cię za wszystko i za słowa Pauliny. Przesadziła. Ej, ty może nie wypowiadaj się za mnie, co? Sorry, Paulina. Wiesz, że przegiąłaś. Nieprawda. Popatrz na nią. Sam mówiłeś, że jest za chuda. A jej nie obrażałem. Opanuj się. Wiecie co? Ja nie chcę tego słuchać. Natalia, czekaj. Wiesz, jaka ona jest? Nie wiem i nie chcę jej poznawać. Szymek, przecież dobrze wiesz, że mam rację. No, popatrz na nią. Ją ciężko od chłopaka odróżnić. Natalia to najładniejsza dziewczyna w tej szkole. Ma najpiękniejsze oczy, najdłuższe rzęsy i najładniejsze usta. Jeśli to nie jest kobiece, to już nie wiem co. Ty ewidentnie nie wiesz co. Serio tak myślisz? No tak. Paulina, znowu przesadzasz. Natalia jest bardzo kobieca, tylko zupełnie inna niż ty. I tyle. Wiecie co, jak tak, to ja spadam. Kółeczko wzajemnej adoracji. Przepraszam cię za nią i za wszystko. Super. Natalia, posłuchaj. To wszystko, co powiedziałem, to prawda. Zwalasz mnie znów każdą częścią siebie. Ja ci się podobam? No i to bardzo. Jak się zaraz ze mną nie umówisz, to się powieszę. Mówię. Serio? No a nie? W życiu nikt nie powiedział mi tylu miłych rzeczy, co Wojtek. Ja nie wiedziałam, że można we mnie tyle kobiecości widzieć. Ja mu się serio chyba podobam. No to fajnie, bo lubię Wojtka. Może kiedyś będzie z tego coś więcej?